W poprzednim odcinku. No, faktycznie. Długo mnie tutaj nie było. Ale podczas mojej nieobecności coś tam grałem i coś tam nagrywałem, także zapraszam na film złożony z moich trafów na przestrzeni ostatnich miesięcy. A uwierzcie, że było grubo. Wydarzyło się coś wielkiego. Oj, wielkiego. Pewien potwór z Premier League pojawił się w Ultimate Team i teraz jest dostępny w SBC. Zapomnijcie o Van Dijku, Varanie, a nawet maestro Kimpembe, bo chory Mogolo wkracza do gry. Pojawiło się wyzwanie o paczkę z podstawowym bohaterem, który na tamten moment mógł nieźle zamieszać w moim składzie, więc bez zastanawiania się zrobiłem tą paczkę. I nie będę ukrywał, potem przez dłuższy czas też nie sypało. Ryby w morskim łoku zdechły, a w czarnym stawie zdechły. Ale nadszedł okres świąteczny i ktoś w EA postanowił dać mi prezent. Może nie super dobry, jednak wciąż prezent. Podwójny. I koniasty? Alan Shearer? Dwie ikony w jednej paczce? Przyjmę, jakby nie było, kurde, na cztery walkouty. Potem do gry zostało dodane wyzwanie o pika z ikoną podstawową lub centurion, którego też nie mogłem sobie odmówić. Była to dla mnie szansa, żeby wzmocnić dowolną pozycję w składzie. Po przepaleniu składów nie miałem specjalnych oczekiwań. Modliłem się tylko, by zwróciły mi się pieniądze włożone w to SBC. Średnio. Po tym trafie mój skład wyglądał już całkiem dobrze, jednak wciąż potrzebowałem wzmocnień, żeby móc rywalizować o 20-0 w UD Champions. Do gry zostało dodane SBC, w którym do zdobycia był... Kiedy Zidane do mnie zawitał, moja drużyna wyglądała już dużo lepiej. Potem znowu przekonałem się, jakie mam szczęście do paczek 10x83+. Hej, to jest ikona. Co za ikona? Bruno i kto? Zielony? Sanchez. Pięknie! Here comes the money! Here we go! Money talk!
oprócz Zidana i wypuściło także wyzwanie o Eusebio, którego miałem nie robić. Ale spójrzcie tylko, jaki on jest popuśny. No, nie mogłem Sudziaka odpuścić. Przez następny miesiąc nie mogłem trafić totalnie nic, kiedy to pewnego dnia, zrezygnowany, o 19 wszedłem zobaczyć, jakie karty zostały dodane do SBC i zobaczyłem tam pewnego Polaka. Ale żeby go rozpoznać, musiałem się mu bardziej przyjrzeć. I pull up, step in the kitchen, let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Wreszcie nadszedł okres Team of the Season, czyli moment, kiedy każdy powraca do gry, żeby trafić wypasione karty. Kurwa! W drużynie społeczności były m.in. takie perełki jak Doku czy Luka Modric, którzy bez wątpienia przydaliby się w moim składzie. Wbiłem więc piątą rangę w Champions i liczyłem na jak najlepszy start Totsu. Ha! Gej! Pomimo syfu, który dostałem w nagrodach, nie poddałem się i w kolejnym Champions wbiłem wyższą, tym razem piątą rangę i miałem nadzieję na trafienie jakiegoś super totsa z Premier League. Pełen nadziei otworzyłem pierwszego pika, a tam przywitał mnie. Hey, that's pretty good. My son calls him Sonaldo. Sonaldo Nazario. Po trafieniu Sona w pierwszym piku nie liczyłem na nic w drugim wyborze, ale czy słusznie? Słusznie. Ze Sonem w składzie bez problemu wbiłem piątą rangę w kolejnym Champions, w którym nagrodami były totsy z Bundesligi, gdzie była fura dobrych kart do trafienia. Mając nadzieję na jakościowego zawodnika jak w przypadku totsów Premier League, otworzyłem pierwszego pika. Kurwa, no nie. No po prostu no nie! Boże, czy ty to widzisz? W pierwszym wyborze nie było fajerwerków, ale w drugim czekał już na mnie. W następnym tygodniu ceną przepoconej żonobijki wbiłem czwartą rangę i spokojnie mogłem mówić. Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko. I a, zobaczcie, pokaż. Jakie ładne, zobaczcie. Jakie brzydkie, łowa. Co on ma, wodogłowie? Zasiadłem więc do odbierania nagród, a tam... Rozochocony pierwszym trafem szybko otworzyłem drugiego pika, a w nim skrywał się... No! 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 Fuck! Shit! Nagrody oddały, ale mój skład wciąż potrzebował napastnika z krwi i kości. A może raczej... z Barcelony. Wraz z moim szczęściem wzrosły też umiejętności, bo kolejny tydzień z rzędu wbiłem czwartą rangę. Tym razem do trafienia były tocy z Serie A, gdzie niestety, ale nie było Wojtka Szczęsnego. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
będąc pod wpływem depresji spowodowanej brakiem możliwości trafienia Wojtka, otworzyłem pierwszego pika. Potem przyszły tocy Ultimate, na które wbiłem piątą rangę. Jakie brzydkie, łow. A w nagrodach dostałem... Ostatniej już lizy weekendowej wbiłem dobrze znaną mi czwartą rangę. W pierwszym piku przywitał mnie... Dwie baby w pierwszym wyborze potrafią przygnębić, ale mimo wszystko z nadzieją patrzyłem na drugiego pika. Zbliżając się ku końcowi, otworzyłem paczkę z Totsem Live, a w niej... Tak. Nie, ej, pisek! O kutwa! Ej, to jest najlepszy Tots Live, jaki się dotrafić chyba, nie? Ile kosztujesz, przyjaciel? I o cichwica! Na koniec zrobiłem SBC o Marco Roysa and Ovenera oraz ewolucję Bereszyńskiego i tak obecnie prezentuje się mój skład.